Teraz mam na imię Lady Alvany. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? To mój dom. Dom wszystkich światów. Czy to Arkadia? Wyglądało to tak, jakbym przechodziła przez tunel, ale nie czułam... To nie było jak w tunelu. To było podobne do tunelu, ale nie przeszłaś przez sny. Nie jesteś ani w Arkadii, ani w Stark. To miejsce znajduje się pomiędzy światami. Ale nie bój się. Jesteś teraz bezpieczna. Na jakiś czas. Czy to ty mnie tu sprowadziłaś? Sama się tu sprowadziłaś. Ale tak, to ja otworzyłam dla ciebie te drzwi. Dlaczego? Bo taka jest kolej opowieści, April. Udaje ci się uciec przed tymi, którzy cię gonili. I twoja podróż trwa dalej. Tak zostało napisane. Nie możemy teraz tego zmieniać. Lady Alvany, doceniam twoją pomoc, ale mam już dość proroctw i opowieści o moim przeznaczeniu. Traciłam dzisiaj swoją przyjaciółkę i... Ona nie umarła. Co? Co powiedziałaś? Emma żyje. Jest ranna, ale nie umrze. Oj, dzięki Bogu. Jesteś pewna? Tak. Pojechała do szpitala. Ale inni, Charlie i Fiona, są na ciebie źli. Obwiniają cię za nieszczęście, które spotkało Emmę. I za to, że nie powiedziałaś im prawdy. Mają prawo mnie obwiniać. Prowadziłam na nich przemoc, chaos. Od czasu, kiedy to wszystko się zaczęło, zraniłam już tak wielu ludzi. A mimo to cały czas to wszystko wydawało mi się usprawiedliwione. Bo było. Los wielu zależy od poświęcenia niewielu. A zwłaszcza od twojego poświęcenia. Poświęcałaś się już wiele razy. Ale zanim to wszystko się skończy, czeka cię jeszcze wiele wyrzeczeń. Czy to się kiedyś skończy? W końcu tak. Ale ból się nie skończy. Będzie w tobie zawsze. Nie wiem, czy potrafię to dokończyć. To takie trudne. Posłuchaj mnie, April. Musisz walczyć dalej. Musisz być dzielna. Los wszystkich zależy od ciebie. Uda ci się. Pamiętaj tylko, co jest ważne, a co nie. Pamiętaj, kim są twoi przyjaciele i zaufaj im. Pozwól im sobie pomóc. Już to zrobiłam i spójrz, do czego ich doprowadziłam. To prawda. Ktoś został ranny. Ale to nie znaczy, że możesz się poddać. Chcę, żebyś udała się do Markurii i sprawdziła, jak sobie radzą ci, którzy nie chcą się poddać. Może ich odwaga cię natchnie. Nie mogę tam iść. Nie potrafię wykonać skoku. Ciągle słyszę, że mam ten talent, ale to nieprawda. Na co mi on, skoro nie mogę go użyć? Ale użyłaś go już dwa razy. April, moje dziecko, musisz nauczyć się wiary w siebie i w swoje zdolności. Wykorzystaj to, co umiesz robić najlepiej, żeby skupić swoją magię. No, to robię najlepiej? Chodzi ci o malarstwo? Jeśli to w tym jesteś najlepsza, to tak. Wykorzystaj jako punkt skupiający magię. Za jakiś czas nie będziesz już tego potrzebowała. Ale od czegoś trzeba zacząć. A co z innymi rzeczami, które muszę zrobić? Co ze strażnikiem? Awangarda trzyma strażnika w niewoli. Ale oni ciągle nie wiedzą, gdzie znajduje się wejście do jego krainy. Czy nie powinnam jak najszybciej go uwolnić? Najpierw udaj się do Markurii. Przeniesiesz się tam, kiedy przejdziesz przez drzwi. Jeśli wrócisz teraz do Stark, Awangarda cię znajdzie. Dziękuję, Lady Alvany. Nie pytam, skąd wiesz to wszystko, co mi przed chwilą powiedziałaś, bo chyba nawet nie chcę tego wiedzieć. Powodzenia w twojej podróży, April. Będę trzymała kciuki za ciebie.
Może jeszcze kiedyś się zobaczymy. No. O, jestem tego pewna. Zupełnie pewna. Właśnie każda z jej córka. Jeszcze się okaże. Co, nie jesteś pewna, prawda? Ej, czekaj! Alo, notatkę! Alo. Co notatkę? No. 10. Odrodzenie! Wow, cieszę. Niezłe jaja. Czytamy notatkę? Niedziela, 6 sierpnia, koło południa. Dzisiaj rano moje życie wisiało na włosku. Gdyby Lady Avani zaprosiła mnie do swojego domu za pomocą czegoś, co wyglądało jak skok, to Vanguarda by mnie złapała i teraz pewnie już bym nie żyła. Lady Avani powiedziała mi także, że Emma wyjdzie z tego cało. Choć nie mogę być pewna, czy tej staruszce można wierzyć, to może mam nadzieję, że w tym... się nie myliła. Było w niej coś znajomego, coś, co mówiło mi, że mogę jej wierzyć. Nie wspominając o tym, że pomogła mi w chwili, kiedy najbardziej tej pomocy potrzebowałam, to naprawdę dziwne, ale wyglądało, że wszystko o niej wie. Wszystko o mnie wie. Żeby jeszcze chciał.